To nie pierwsze dni technologii, które organizuje firma Canitech. Jak rozwija się ta inicjatywa i co daje ona Państwa klientom? Tak, jest to druga edycja tego wydarzenia. Zgodnie z naszym założeniem początkowym realizujemy je w cyklu dwuletnim i mamy zamiar je kontynuować. W tym roku zdecydowanie zwiększyła się liczba uczestników. Jest to związane również z rozwojem firmy i z pozyskiwaniem nowych klientów. A sam event, poza tymi treściami merytorycznymi, ma dać możliwość przetwórcom tworzyw sztucznych w Polsce do nawiązania kontaktów, tak, i wymiany doświadczeń z innymi firmami z branży. Jakie tematy poruszacie Państwo podczas tegorocznej konferencji? W tym roku skupiliśmy się na tym tak naprawdę, co jest obecnie dość istotne, tak, dla firm, w sumie tak naprawdę nie tylko z zakresu przetwórstwa tworzyw, czyli rosnące ceny energii elektrycznej i w jaki sposób my jako dostawca rozwiązań i urządzeń możemy firmom pomóc, żeby poprawić tę efektywność energetyczną i zredukować zużycie energii w ich zakładach. Kolejnym etapem są tak naprawdę regulacje unijne, które narzucają pewne kwoty odnośnie recyklingowanych materiałów, tak, albo plany o ich wprowadzeniu. I też omawiamy rozwiązania, które pomagają klientom przygotować się w tym zakresie. Na samym końcu, obserwując tak naprawdę nieustanne dozbrajanie się zakładów z naszej branży, skupiliśmy się na kilku aspektach, które mogą poprawić efektywność całego zakładu, tak? I porównując, które z tych rozwiązań przyniesie najszybszy zwrot z inwestycji przy najmniejszym nakładzie finansowym, tak? To się może tyczyć chłodzenia, urządzeń peryferyjnych. Przerabialiśmy różne case'y podczas wydarzenia, także myślę, że było to bardzo pomocne przy planowaniu dalszych inwestycji dla naszych klientów. Czy może Pan powiedzieć, jakie zmiany zaszły w firmie Canitech od ostatnich dni technologii? Na pewno zwiększyliśmy nasz skład, zespół osobowo. W tym roku też bardzo ważnym dla nas wydarzeniem było przeniesienie się do nowego biura. Mamy teraz do dyspozycji znaczną powierzchnię biurową i magazyn, dzięki czemu możemy się dalej rozwijać. Też od lutego tego roku nawiązaliśmy bardzo jeszcze ściślejszą współpracę z firmą Frigel, włoskim producentem systemów chłodzenia, otwierając na rynku polskim wspólnie spółkę Frigel Eastern Europe. No właśnie, jakie korzyści da polskim klientom otwarcie polskiego biura firmy Frigel? Ten krok ze strony włoskiego producenta wpisuje się doskonale w taką globalną strategię rozwoju. Firma Frigel do tej pory była znana głównie na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych i tutaj tak naprawdę chce jeszcze pogłębić swoją obecność w Polsce. Tak? To biuro ma dać lepsze wsparcie techniczne, rozbudowę drugiej sieci serwisu, ale ma pozwolić też otworzyć się na takie dwa kluczowe rynki, czyli odlewnictwo metali i rozlewanie napojowe. No i tutaj strategia jest taka, że każdy z sektorów będzie miał swojego dystrybutora, czyli na rynek tworzyw sztucznych jest to firma Canitech, na sektor odlewania metali będzie to firma Metal & Minerals, a jeśli chodzi o rozlewanie napojowe, firma Forma. Dla nas jako firmy jest to takie docenienie, tak, i fakt, że nasi partnerzy z Włoch widzą w nas wiarygodnego i rzetelnego partnera do współpracy. Czy najbliższe plany firmy Canitech są objęte tajemnicą, czy może Pan zdradzić nam cokolwiek z tych najbliższych planów? Jeśli chodzi o najbliższe plany, cały czas poszerzamy naszą ofertę produktową. W tym roku też wprowadziliśmy do naszej oferty dwie firmy. Jest to firma Plasmak, która zajmuje się produkcją maszyn do recyklingu, oraz firma Synchro, specjalizująca się w urządzeniach peryferyjnych do linii wytłaczania, tak, co stanowi uzupełnienie naszej oferty. Cały czas rozbudowujemy naszą sieć serwisu o zdalne punkty, tak, nie tylko scentralizowane w naszej siedzibie głównej. Mam osobiście jeszcze kilka pomysłów, natomiast na tą chwilę nie możemy jeszcze o nich mówić. What products do Washington Pen Plastics and Uniform Color Company offer? Okay, so Washington Pen offers polypropylene and polyethylene compounds, and we specialize on customization
of those compounds depending on what our customer needs. Uniform Color Company is a high quality master batch and additive master batch supplier. Please tell me, what are the most visible differences between your company and your competitors? That's a good question. The biggest difference between us and our competition is that our customers are at the center of our focus. And everything that we do, we in both companies are trying to bring custom solutions, tailor-made solutions to our customers. And we differentiate ourselves by being fast and being flexible and willing to do things that our competition are don't want to do or can't do. Not that they're, it's just a different model. And how are Washington Penn Plastics and Uniform Color Company affiliated? So Washington Penn and Uniform Color are part of the Adia family of companies. There are five plastics companies, all owned by, we're family owned, we're a private company, and so there are five sister companies and we're affiliated together, and we work collaboratively with each company to serve our customers. And then the question, next question is, where do you do your business today, and where do you plan to expand it in the future? Right. So we are heavily in North America. We have several world scale size facilities in the U.S. and one in Mexico. We have a facility in Slovakia, in Vadarate. And then we have a facility in Pune, India, and one in Shanghai, China. And we have an office in Tokyo, Japan. In terms of where are we headed, we will follow our customers where they need us. And that's as much as I can say about that. We are today on the Technology Days organized by Canitech. Any closing comments that you'd like to share? Well, first of all, great conference. And Poland is so important to Adia. We're really happy to be a part of it. But I guess if I were to close with any comment, I would say that the heart and soul of our company is our customers and delivering real solutions to some serious challenges out there in the market.